Rok po ukazaniu się bardzo ciepło przyjętej gry kooperacyjnej Battlestar Galactica, Fantasy Flight Games wypuściło pierwszy z aktualnie dostępnych dwóch dodatków do swojej produkcji. Początkowo dość zimno przyjęty przez niektórych zagorzałych fanów podstawki, nie zapowiadał tak dużych zysków i nie został przetłumaczony na język polski. Niezależnie od opinii reszty świata, Pegas, bo tak nazywa się pierwszy dodatek do BSG, szybko na stałe zagościł w moim pudełku z Galacticą i żadna kolejna gra nie mogła się obejść bez większości jego elementów. Czym jednak jest wspomniany wyżej Pegas? De facto tym samym co poprzednik, tylko większym, lepszym i młodszym. Wyobraźcie sobie, że wasz stary i mocno postrzelany przez celońskie okręty Battlestar Galactica przeszedł kompletny lifting. Dodano nowe opancerzenie, lepsze działa i podgrzewane siedzenie. Tym właśnie jest Battlestar Pegasus, kolejnym wspaniałym okrętem pod naszym dowództwem. Nie ma co więc dalej czekać, tylko pora załadować działa i zastrzelić kilka rajderów. W pudełku z grą znajdziemy jak zwykle klarowną i dobrze przygotowaną instrukcję, nową planszę Pegaza, nową planszę Capriki, cztery nowe postacie ludzi, trzech nowych przywódców Cylonów, nową kartę lokacji Cylonów, cztery karty patrolów Cylonów, cztery uszkodzenia Pegaza i jeden znacznik cylońskiego myśliwca, nowe karty do talii kryzysów i kartę kryzysów nowej Capriki, nowe karty kworu, cele dla sympatyka i przywódców cylońskich, nowe karty superkryzysów, nowe karty lojalności, kartę infiltracji, nowe karty prezydenta i admirała, nowe karty umiejętności, nową talię kart umiejętności, karty zdrady, nowe karty skoków i nowy cel podróż, nową Caprikę, dwa plastikowe base stary. Opis elementów wprowadzonych przez nowy dodatek. Zaczniemy od okrętu Battlestar Pegasus. Wprowadzono cztery nowe lokacje, po których gracze mogą się poruszać. Dwie z nich są to lokacje bardzo mocno militarne, dwie z nich troszeczkę mniej. Pierwszą jest mostek okrętu, na którym możemy za akcję wykonać rzut kostką i uszkodzić base stara przeciwnika. Jeżeli jednak wrzucimy źle, czyli 1 albo 3, uszkadzamy sami siebie. Nasze działa mają tak potężny odrzut, że wyrywają dziury w burtach, jak widać. Kolejnym pomieszczeniem jest jeden z najciekawszych elementów tego dodatku, czyli możliwość zabijania innych graczy. Od tej pory wrednego celowe nie musimy trzymać w areszcie, tylko możemy po prostu wypieprzyć przez śluzę i zapomnieć o nim. Po wykonaniu testu umiejętności w tym wypadku za 12 z użyciem nowych kart zdrady, o których za chwilę, możemy taką osobę wyrzucić przez śluzę i jeżeli była celonem cieszyć się, a jeżeli była człowiekiem stracić jedno morale i ponieść konsekwencje naszych decyzji. Kolejnym pomieszczeniem jest obszar dowodzenia głównymi działami artyleryjskimi okrętu. Pegas ma o wiele silniejsze działa niż Galactica. Zamiast celować w pojedyncze statki, możemy wycelować w cały sektor kosmosu otaczający Battlestara Galacticę i zniszczyć wybraną ilość statków na nim się znajdujących. Oczywiście wybraną przez los. Rzucamy kostką. Jeżeli wyrzucimy 1, niszczymy statek cywilny. 2, 3, uszkadzamy własny statek. W tym wypadku Vipera, 4, 6 albo 7, 8, niszczymy od 2 do 4 rajderów. Bardzo przydatne, jednak kiedy mamy pecha, możemy sami strzelić sobie w stopę. Ostatnim pomieszczeniem na Pegasie są pomieszczenia inżynieryjne. W nich to za akcję możemy odrzucić dwie karty umiejętności i w zamian za to na najbliższej karcie kryzysu, niezależnie od tego, co by się działo, czy będzie to kryzys militarny, czy też wyboru, tak czy inaczej zawsze będzie na nim znaczek skoku. Czyli nawet jeżeli takiego znaczka normalnie nie byłoby, albo gdyby był to kryzys militarny, tam nie ma nigdy takich znaczków, zawsze nasz tor przygotowań do skoku przesunie się o jedno pole do przodu. Oprócz wprowadzenia nowych kart do większości deków obecnych w grze, wraz z dodatkiem Pegasus otrzymujemy kilka nowych elementów rozgrywki, które znacząco wpływają na jej poziom trudności, no i czas rozgrywania. Przede wszystkim otrzymujemy nowe karty, karty zdrady. Są to karty, które są zawsze negatywne dla ludzi. Ich wartość waha się od 1 do 3 i mają różne działania i są zagrywane jedynie przez graczy cylońskich. Ludzie nie mogą ich używać, mogą jedynie posiadać je na ręce. Ponadto na niektórych z tych kart zauważycie napis Reckless Skill Check. Oznacza on, że kiedy ludzie wykonają ryzykowny test umiejętności, ta karta, jeżeli znajdzie się w tym teście, no wydarza się to, co na niej pisze. W tym wypadku umieszczamy base stara przed Galacticą, a jeden statek cywilny za nią.
Ryzykowny test umiejętności wydarza się wtedy, kiedy któryś z graczy przed wykonaniem testu umiejętności zagra jedną z nowych kart umiejętności wprowadzonych do gry. I przykładem takich kart jest ta właśnie fioletowa karta Guts and Initiative. I tutaj mam taki napis Reckless. Oznacza to, że przed wykonaniem testu, nie patrząc na siłę tej karty, możemy zagrać ją i w ten sposób spowodować, że ten test umiejętności jest ryzykowny. W tym wypadku nie dodajemy do naszego testu umiejętności żadnych kart z talii losowej. Tak działa system ryzykownych testów umiejętności wprowadzony przez grę. Potrafią się one bardzo opłacić ludziom, a niekiedy potrafią być bolesne, jeżeli w talii kart umiejętności znajdzie się nagle zbyt dużo kart zdrady, które negatywnie wpłyną na pozycję ludzi na planszy. Kolejną zmianą jest wprowadzenie nowej karty sympatyka, która zastępuje starą wersję tej karty. Od tej pory, niezależnie od poziomu zasobów, jeden z graczy, który wyciągnie tą kartę, natychmiast staje się Cylonem i ciągnie kartę. Na karcie tej napisane będzie, jaki jest jego cel w tej rozgrywce. W zależności od ilości graczy pociągnie on albo jedną kartę stali 4-6, albo jedną kartę stali 5. Te cyfry oznaczają liczbę graczy. W talii 5 mamy karty, które sprzyjają Cylonom, czyli wtedy sympatyk będzie bardziej procyloński. W talii 4-6 mamy karty, które są bardziej proludzkie. I na ten przykład w kartach 4-6 wierzchnia karta, o, mimo wszystko Cyloni muszą wygrać, aby sympatyk również zwyciężył i dodatkowy cel jest taki, że ludzie przebyli 6 albo dłuższy dystans. Ponadto sympatyk może infiltrować flotę ludzi i znajduje się w dodatku specjalna karta, na której mamy skrócić tego, jak możemy ludzi infiltrować, czyli na przykład kiedy jednak chce pomóc ludziom i chce, żeby ludzie wygrali, może przenieść się na galaktykę i tam swoimi akcjami i swoimi kartami umiejętności wspomagać ludzkość. W momencie, gdy nasza flota przebędzie 7, na nowej karcie celu, nowa kaplika zresztą napisana jest, dolatujemy do fazy nowej kapliki. W tym momencie usuwamy wszystkie elementy z planszy. Na środku pojawia się faza nowej kapliki, czyli zupełnie nowa plansza, a gracze i Cyloni pojawiają się na odpowiednich lokacjach. I od tej pory rozgrywka prowadzona jest na nowej kaplice. Na nowej kaplicy mamy specjalną talię kryzysów, z których będziemy korzystać, kiedy będziemy rozgrywać tutaj swoje tury. Ludzie, wszystkie swoje statki cywilne, jakie w trakcie gry doleciały z nimi do tej pory, umieszczają na specjalnym polu zamkniętych statków cywilnych. Są one teoretycznie obstawiane przez Cylonów i niedostępne. I w trakcie rozgrywki na nowej kaplicy będą je przesuwali na odblokowane statki cywilne. Na kolejnych kryzysach nowej kapliki pojawiły się również nowe znaczniki. Oprócz tych, które znamy, pojawił się znacznik cylońskiego patrolu, który będzie się przesuwał po specjalnym torze znajdującym się na dole planszy i jego celem jest dojście do końca i niszczenie po kolei statków cywilnych. Po prawej stronie oprócz symbolu skok pojawił się symbol lecącego statku. Mianowicie, kiedy my jesteśmy w nowej kaplicy, galaktyka porusza się z każdym takim symbolem i tor przygotowań do skoku porusza się do przodu. Kiedy dokona się automatyczny skok, plansza nowej kapliki przesuwa się na bok, zaś galaktyka pojawia się w przestrzeni kosmicznej. W momencie, kiedy galaktyka przyleci na orbitę nowej kapliki, automatycznie tuż obok naszego okrętu pojawiają się strzegące nowej kapliki cylońskie okręty w liczbie 2 base starów i 4 raiderów. Na szczęście my nie jesteśmy bezbronni i dostajemy w prezencie po 2 wysłane Vipery od razu przy wlotach do naszych hangarów. W tym momencie celem ludzi jest jak najszybsze przesyłanie odblokowanych statków cywilnych z kapliki w przestrzeń kosmiczną. Te statki będą pojawiać się w wybranych przez ludzi lokacjach w przestrzeni kosmicznej. Musimy ochronić je tak, aby mogły uciec razem z nami z nowej kapliki. I kiedy stwierdzimy, że już wystarczająco jest tych statków cywilnych w przestrzeni kosmicznej, admirał w ramach akcji może wydać rozkaz. Odlatujemy i w tym momencie jest koniec gry. Wszystkie statki cywilne, które zostały na nowej kaplicy, zostają zniszczone. Tracimy z nich zasoby. Wszystkie postacie ludzkie, które zostały na nowej kaplicy, również zostają zabite i tracimy morale za tych, którzy zginęli. Po jednym za każdą osobę. No i liczymy. Może się udało, a może nie. Najbezpieczniej oczywiście jest wysłać wszystkie osoby na galaktykę i wszystkie statki cywilne w przestrzeń. Warto też zwrócić uwagę, że pozycja admirała w tym momencie staje się bardzo łakomym kąskiem dla ukrytych Cylonów, ponieważ cały czas może taka postać grać pozytywnie, może nam pomagać. Po czym, gdy galaktyka pojawi się na orbicie, może admirał stwierdzić, ok, dobra, żadne statki cywilne nie są wysłane w przestrzeń, ale mimo to odlatujemy, czyli galaktyka odlatuje, no i jest koniec gry, bo wiadomo, że
nikt tego nie jest w stanie przetrwać i niestety taka gra dla ludzi kończy się zawsze porażką, a zdarzały się takie rozgrywki. Zanim przejdziemy do podsumowania, pozostała jeszcze prezentacja jednego z najważniejszych elementów tego dodatku, który dramatycznie zmienia rozgrywkę. Mianowicie, zamiast tego papierowego badziewia pojawiają się piękne, plastikowe, lśniące Base Stary. Od tej pory żadna bitwa nie będzie już taka sama, a każdy zniszczony Base Star będzie o wiele bardziej satysfakcjonujący. Komu polecam Battlestar Pegasus? Jest to dodatek dla osób, które na Battlestarze Galactica zjadły zęby i uwielbiają tą grę. Grają w nią co najmniej raz w miesiącu, a może częściej, i jest to jedna z ich ulubionych gier. Dla takich osób Battlestar Pegasus, który utrudnia grę, może nieznacząco, ale na pewno troszkę, i wydłuża ją ze względu na fazę nowej Capriki, jest ideałem. Osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z Battlestarem Galactico, powinny jeszcze troszeczkę poczekać, ponieważ wprowadza on na tyle zaawansowane elementy rozgrywki, że warto najpierw dokładnie zapoznać się z podstawową wersją gry i zagrać w nią kilkanaście razy co najmniej i wtedy nabyć Pegaza i cieszyć się nowymi dodatkami i przede wszystkim nowymi, pięknymi Base Starami. Tak czy inaczej, gra dostępna jest w sklepie Game Troll i serdecznie polecam ją wszystkim, którzy lubią ten lekki dreszczyk emocji związany z grą Battlestar Galactica. Mam nadzieję, że będziecie przy niej dobrze bawić i życzę Wam wielu udanych łowów na cylońskie rajdery.